Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. Kochani, niestety znów mnie coś dopadło, cholercia jasna. Znów moje struny głosowe są jakie są i nic niestety na to nie poradzę. Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle jak mi się wydaje, ale no to już niestety w waszej ocenie zostawiam. No i kochani, niestety nie mam żadnego zapasu, więc musiałem nagrać się The Cat Lady. Nie miałem innej opcji. Ogólnie mam jeszcze nagraną jedną gierkę, aczkolwiek nie zrobiłem do niej intro. I powiem wam osobiście, że jakoś nie mam nawet pomysłu jak to zacząć. Tak więc no, myślę, że na razie polecimy z The Cat Lady. Dawno tego nie było, więc myślę, że co po niektórzy z was i tak będą zadowoleni właśnie z takiego obrotu spraw. Dobra, wróciliśmy ostatnio od naszej Beatrycze. Wyeliminowaliśmy kolejnego pasożyta. I tak, nasza scena przyszła tutaj wziąć kąpiel. Więc myślę, że nie będziemy się zbytnio rozczulać nad tym. Użyjmy toalety. Zaparzmy herbatę. Nie, dobra, tak na serio, bierzemy oczywiście kąpiel. A może prysznic? Nie, dobra, kąpiel. Chyba zasłużyłem na długą, gorącą kąpiel. No i muszę dać tu cenzurkę. Panie Ashworth, muszę o coś zapytać. Mogę wejść? Jestem w wannie. To coś ważnego? Tak, to bardzo ważne. Zależą od tego losy świata. Jestem naga, wiesz? Cokolwiek to jest, może poczekać. Możesz wejść, jeśli przysięgniesz, że nie jesteś lesbijką. Lesbijką? Mówiłam pani, że miałam chłopaka, panie A. Obie jesteśmy dziewczynami. Nie powinniśmy się u siebie wstydzić. Skąd pani bierze takie pomysły? Nie wiem. Wydaje się, że wszyscy są dzisiaj homo. Ja nie mam nic przeciwko temu. Nie zrozum mnie źle. Ale niekoniecznie chciałabym, żeby lesbijka gapiła się na mój biust, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Pani A, gdybym chciała pogapić się na biust, dajmy bluzkę i popatrzę w lustro. Dobra, w takim razie wchodź. Robię naleśniki. Czym je pani lubi? Mamy dżem truskawkowy, syrop klonowy i polewę czekoladową. Czy to jest powód, dla którego przygotowaliśmy kąpieli? O, fajnie, lubię naleśniki, zjem po jednym każdego rodzaju. Nie jestem szczególnie głodna. Nie no, zjedzmy coś. Lubię w sumie każdego rodzaju. O nie, zje pani po dwa każdego rodzaju. Zrobiłam tyle, że wystarczyłoby dla batalionu wojska. Nie jem zbyt dużo, bo jeszcze nie skosztowała pani moich naleśników. Jeśli teraz nie zostawisz mnie tu, nigdy nie skosztuję. Naprawdę? Dlaczego? Czuję coś dziwnego. Myślę, że twoje naleśniki się palą. Jestem taka pełna. Gdzie nauczyłaś się tak gotować? Mój tata mnie nauczył. Był królem naleśników. Pozmywam, jeśli chcesz. Mogę się tym zająć. Lubię zmywać. Lubisz? Naprawdę? Naprawdę. Jestem dobrą dziewczynką. Poza tym, to mój specjał dla pani. Wygląda na to, że deszcz wrócił. Prawie miałam wrażenie, że czegoś brakuje. Myślisz, że kiedyś przestanie? To znaczy, co jeśli nie? To będzie opadało przez milion lat. Nie wiem, czy rozumiem. Jaki jest tego sens? Mówiłeś, że... jak to się nazywa? Po raz trzeci. Portal społecznościowy. Tak trudno to zapamiętać? Po prostu wydaje mi się, że cały ten koncept jest głupi. Dlaczego miałabym chcieć powiedzieć ludziom, że miałam gówniany dzień? Może poczułaby się pani lepiej, dzieląc się z tym z przyjaciółmi? Ale nie mam żadnych przyjaciół. Nie, nie będzie pani miała z takim podejściem. Ty, z drugiej strony wydajesz się mieć ich 274. Jak to w ogóle możliwe? No cóż mogę powiedzieć. Łatwo mnie lubić. Wow, to całkiem fajne. Więc przychodzą zawsze, kiedy gra pani na pianinie? Tak, nie grywam zbyt często.
Zazwyczaj, kiedy jestem naprawdę smutna. Może właściwie gram więcej niż sądziłam. Smutasie. Znam piosenkę napisaną idealnie dla pani. Proszę przypomnieć, żebym ją kiedyś zagrała. Rozweseli panią. Nazywa się Wszystkie kwiaty lgną do słońca. Kwiaty, tak. Oczywiście, że tak. Zna to pani? Napisał ją Jeff Buckley. Byłby większą gwiazdą niż Cobain, wie pani? Nigdy o nim nie słyszałam. Nie. Prawdopodobnie nie. Utopił się w Mississippi, kiedy był jeszcze młody. Stworzyłam dla pani profil. Może nauczy się pani go używać. Co mam z tym robić? Po prostu poszukać ludzi, których pani zna. Zaprosić ich, porozmawiać z nimi. To dobry sposób na utrzymanie kontaktu. Może uda się pani odświeżyć jakieś stare przyjaźnie. Sama nie wiem. Nie przychodzą mi do głowy żadne nazwiska. Chyba nikim mi nigdy tak naprawdę nie zależało. Co z ludźmi, z którymi chodziła pani do szkoły? Dawni koledzy z pracy? Nie. Przyjaciele? Zero. Przynajmniej w tym jednym mają rację. Dodam panią później. To będzie jakiś początek. Zrobiłam nam kawę. Proszę ze mną usiąść i chwilę pogadać. Mam zły dzień. Przydałoby mi się towarzystwo. Jasne. Kawa brzmi świetnie. Co się stało, Mitzi? No, nie jestem pewna, jak za to się zabrać. Myślałam o tym przez kilka godzin. Kilka ostatnich dni nie przychodzą mi do głowy żadne dobre pomysły. Może byłam głupia przez cały czas, myśląc, że mogę odkryć, gdzie ukrywa się ten chory drań. Być może mogłem ci pomóc. Wiesz, mam dużo wolnego czasu. W zeszłej nocy przygotowałam tą, no, mapę. Okej. Przygotowałam mapę. To jest nasz budynek. Wszystkie 4 piętra. Na każdym piętrze są 2 mieszkania. Naprawdę chce mi pani pomóc? To świetnie, pani A. I jak się pani za to odwdzięczę? Pomyślę o tym później. Ale na razie jeszcze go nie znalazłyśmy, prawda? Nie, ale wydaje mi się, że razem mamy szansę. Więc porozmawiajmy o tym. Co już wiemy? Okej. Helen Road, 12. No to jest kocia łapka na samej górze. Świetnie. Wiem, że ten nieprzyjemny łysol mieszka pod 6. Co to jest za obliczenie w prawym dolnym rogu? 48 plus 197? Ciekawe. Ciekawe. 245. Co to może oznaczać? Dobra, jestem prawie pewna, że jedno z tych mieszkań jest puste. Naprzeciwko mieszka dziwne małżeństwo. Możemy oczywiście wykreślić nasze mieszkanie. No myślę, że to jest dobry początek. Od razu was przepraszam za jakieś takie chwilowe przerwy, ale nieraz wyciszam mikrofon, żeby sobie tam odchrząknąć, bo jak mówię, słyszycie na pewno, że mój głos nie jest idealny. Tak, dobrze. Zostaje nam tylko 7. Pod piątką naprzeciwko Briana mieszka staruszek. Jestem prawie pewna, że jedno z tych mieszkań jest puste. Naprzeciwko mieszka dziwne małżeństwo. Tak? Co pani o nich wie? Więc facet nazywa się John Davis. Wydaje się miły z tych cichych. Ale słyszałam, jak krzyczał kilka razy i brzmiał prawie jak inna osoba. Jak szaleniec, rozumiesz? Domyśliłam się, że muszą mieć poważne problemy małżeńskie i próbują rozwiązać je za zamkniętymi drzwiami. Nie da się ukryć osobistych brudów przed sąsiadami.
Wiem, że to nie mój interes. Ale nie mogę po prostu zatkać uszu i udawać, że nie słyszę, co się tam dzieje. A żona? Ivy Davis. A może Sophie? Nie pamiętam teraz. W każdym razie jest bardzo miła. Zawsze mówimy sobie dzień dobry, kiedy mijamy się w korytarzu. To jedna z tych kobiet rozmiar XXXS. Tak chuda, że można ją pomylić ze stojakiem na płaszcze. Chodzący szkielet. Założę się, że dziennie zjada jeden liść sałaty. Albo całkiem nic. Właściwie wygląda na dość chorą. Coś jeszcze? Mieli kota, Lucyfera. Często się zastanawiałem, co się stało z tym małym biedakiem. Dźwięki dochodzą spod siódemki. Wiem, że ten nieprzyjemny łysol mieszka pod szóstką. No właśnie, nad nami. Opowiadałem ci o nim, prawda? Tak mi się wydaje. To ten gość, który przyszedł narzekać na hałas, tak? Zgadza się. To Brian Palmer. Zaznaczmy go na mapie. Co jeszcze pani o nim wie? Niewiele. Poczekaj. Przypominam sobie, że mieszkała z nim jakaś kobieta. Nie widziałem jej od lat. Musieli ze sobą zerwać. Mógł być naszym potencjalnym podejrzanym. Tak myślę. Czy on mógłby być podejrzanym? No jest zbyt pierdolnięty, żeby być podejrzanym. Wydaje mi się, że nie. W porządku, zaufam tu pani. Myślę, że możemy go wykreślić. Kobieta z dzieckiem mieszka na górze, tylko nie wiemy, które. Bo te dziwne dźwięki właśnie mogą być tej kobiety. Kobieta z dzieckiem mieszka na górze. Albo dobra, czasami słyszę szczekanie psa w mieszkaniu numer 1, czyli ktoś tam mieszka. Nie cierpię psów. Ha, proszę mówić dalej. Głośnie śmierdzące stworzenia. Wyobrażasz sobie, żeby Okadama był miłośnikiem psów? Nie wiem, czemu nie? W takim razie może warto się temu przyjrzeć. No dobra, ale było mówione, że mieszkanie numer 1, a nie numer 2. No oczywiście jeszcze kaszel musiał mnie złapać, no świetnie. Dobra, jestem prawie pewna, że jedno z tych mieszkań jest puste, dziwne dźwięki dochodzą spod siódemki. Zajmijmy się tymi dźwiękami. Ciekawe, jakie hałasy? Jakby krzyki, wybuchy, broń. Później groźby i obelgi wykrzywiane przez kogoś głośno. Myślę, że mogę wiedzieć, co się tam dzieje, ale i tak warto sprawdzić. Zna pani osobę, która tam mieszka? Nie, nie znam. To na najwyższym piętrze, nie mam tam żadnego interesu. Wszystko co wiem, to, że podsłuchałem od podskujących o hałasach. Dobra, kobieta z dzieckiem mieszka na górze. Bez męża? Nie jestem pewna, rzadko kiedy je widuję. Kiedy ją widzę, to zazwyczaj na korytarzu, kiedy pcha przed sobą dziecięcy wózek. Zawsze ma na nim powieszone mnóstwo zakupów. Prawie kiedyś zapytałem, czy nie potrzebuje pomocy w wniesieniu tego na górę. I? Zawahałem się przez chwilę i kiedy zabrałem się, żeby zapytać, zabrała dziecko i torby i ruszyła po schodach. Dobra, jestem pewna, że jedno z tych mieszkań jest puste. Które? Wydaje mi się, że to jedno z mieszkań na parterze. Okej, myślę, że to wszystko, co wiemy na tą chwilę. Wspomniała pani wózek. To im przypomina, że znalazłam stary dziecinny wózek w mojej sypialni wśród innych rzeczy. Ma pani dzieci, pani Ashworth? Nigdy pani o tym nie mówi. Nie mam dzieci. Dlaczego chcesz wiedzieć? Nie chcę o tym rozmawiać. Nie bądź mnie mili. Ona się przed nami otworzyła, czemu my nie? Czemu chcesz wiedzieć? Jestem po prostu ciekawa.
Lubię poznawać ludzi i dowiadywać się czegoś o nich. Mogę stwierdzić, że jest jakiś mroczny sekret, który trzyma pani dla siebie od dawna. Może się pani poczuć dużo lepiej, jeśli się o tym pani z kimś podzieli. Widzisz tu jakieś dzieciaki? Nie chcesz wiedzieć o moich problemach. Po prostu napijmy się kawy, dobrze? Nie chcesz wiedzieć o moich problemach. Ja tylko naprawdę chciałabym, żebyśmy były przyjaciółkami. Przysięgam na Boga, że przydałaby mi się przyjaciółka. Nie jestem najlepszy w przyjaźni. Myślałem, że to raczej oczywiste. Przyjaciele sobie ufają, rozumie pani. Powiedziałam pani o Jacku i całej reszcie. Czemu nie może mi pani tak zaufać? Powiedziałaś mi o Jacku, bo chciałaś. Nie zmuszałam cię, prawda? Moje osobiste sprawy nie są niczyim interesem. Dlaczego nagle wszyscy chcą mi o tym przypominać? 10 potwornych lat cierpienia nie wystarczy, żeby opuścić i nigdy o tym nie wspominać? Nawet mnie? Pani Ashworth, tak mi przykro. Pani Kubek, to był wypadek. Wiesz co, po prostu to zostaw. Już mnie to nawet nie obchodzi. Zaraz tam pójdziemy, ale chcę zobaczyć o tym kubku, czy coś ma do powiedzenia. Ale nie możemy usiąść. No dobra, chodźmy otworzyć. Cóż to? Kto tam? Proszę chwilę poczekać. Kwiaty. Co trzyma pan w drugiej ręce? Wynoś się. Zostaw mnie w spokoju. Oho, czyżby kolejny pasożyt? Czy to może wspomnienie? Nie ma mowy, nie chcę się do niego ani trochę zbliżyć. Okej. Gdzie my jesteśmy tym razem? W porcie? Holy moly. Obejrzyj kłódkę. Aha. 2, 1, 3. Nie ma 7. Oh fuck, co to jest? Potwór. Czy my jesteśmy nadal w szpitalu? The fuck? Spójrz na... Co to za rzecz? Chyba najgorsze w tym czymś jest to, że trochę mnie przypomina. Serio? No może trochę? Jest i nasz pokój. Znaczy nasze mieszkanie, w sumie nie pokój. No właśnie, wydaje mi się, że to jest
Czyli, że to są te światy, w których już byliśmy nieraz. Tylko co się dzieje z Mitzi w tej chwili? Ten pokój. Dlaczego to musiał być ten pokój? Zamknięty. I tu już wejścia niestety nie mamy. Dobra, zostaje nam... Co jest? Ściana. Wygląda na to, że jestem uwięziony we własnym salonie. No, to nie jest moje... To nie jest moje mieszkanie. Mam nadzieję, że nie jest. Nie wydaje mi się, żebym była dość silna, żeby rozbić tą ścianę. O, fuck, ściana się zbliża. Zbadaj, dziwne. Lustro wydaje się poluzowane. Czy może być za nim jakaś tajna skrytka? Moje grube palce są za grube. Moje palce są za grube, muszę podważyć to czymś ostrym. Ściana. Mata. Esuń. Co to? Pod spodem jest nóż. Dobrze, noże były ostatnio bardzo użyteczne. Dobra, użyj noża. Dźgnij. Wiedziałem, że coś jest ukryte. Klucz. I... co to jest? Dźwignia? Zbadaj. W środku widzę małą dźwignię. Dźgnij. Czy mogę na przykład dźgnąć? Dlaczego wydaje mi się, że jednak coś się da zrobić z tym nożem? Otwórz. Odtwórz, naprawdę nie otwórz, tylko odtwórz. Dobra, pociągnijmy za dźwignię. Okej. Buława. My to chyba znamy z pierwszego pasożyta, prawda? Dobrze kojarzę? Wydaje mi się, że teraz możemy sobie wyznaczyć drogę. No właśnie. Wybraliśmy drogę w głąb mieszkania. Pytanie, czy to dobrze. Zamknięte, ale mamy klucz. I znów wróciliśmy do naszej Panny Śmierć. I tak, dwie świeczki już zdmuchnęliśmy, zostały nam trzy. Myślę, że teraz zdmuchniemy środkową. Dziwne, bo mi wydaje się mocno niestabilne, ale nie ma dymu. Kolejna osoba zginęła. Panna Śmierć wróciła. Tylko, czy my wybraliśmy dobrą drogę? Ciekawe. Drzwi, a może... Nie no, kluczyk do tego to nie mógł być raczej. Wiem, co musimy zrobić. Patrzcie, tutaj jest nasze odbicie. Nasze odbicie, które w tym lustrze się pokazuje. A może użyjmy właśnie dźgnięcia? Tak. I uwolniliśmy naszego klona. Czy klona, naszą alternatywną wersję. Oli moli. Ona pójdzie z nami? Tak. Złom, zbadaj. Nie widzę tu nic przydatnego, tylko stare części statków i puste beczki.
Statek. Trudno powiedzieć z tej odległości, ale wygląda na opuszczoną. Łódź. Prawdopodobnie rozpadłoby się na kawałki, gdybym weszła. Jest stara i przegnita. Naprawdę to tłumaczenie to jest po prostu dramat. Nic z tego nie rozumiem, to techniczne sprawy. Ila. Co to? Minimalna ilość pasażerów? 2. Dziwne. Chyba troszeczkę wyprzedziliśmy nasze, że tak powiem, poczynania. Winda? Zabierze mnie pod powierzchnię morza? Nie wygląda na zbyt bezpieczną, ale to może być jedyna droga wyjścia. Poczekajcie, czekajcie, 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 czekajcie. Pamiętacie kod, który był ukryty na mapie? Tam było chyba 245. Mamy kłódkę. Tu są cyfry. Trójka. Ej, dobra. Ósemka. 384. 384. Ej, dobrze to zauważyłem. Dobrze się cofnąłem. Haha. 384. Obejrzyj kłódkę. 3. 8. 4. Tak. I tu kolejna. Panel. Z boku panelu jest mały otwór. Chyba będę potrzebował jakiejś dźwigni, żeby go użyć. Ja wiem już chyba jakiej dźwigni. To jest to samo, tak? Dobra. Panel główny, maszyny. Widziałem tą maszynę wcześniej, kiedy po raz pierwszy odwiedziłem ten szalony świat umarłych. Wtedy to moja krew ją włączyła. Panel główny, zbadaj. Wygląda nieco inaczej niż inne. Obsłuż. Dźwięk dochodzi z góry, ale nie widzę co go wydaje. A czy my nie możemy użyć tego? No właśnie. Obsłuż. No dobra, ale tu już jest zabrane. Aha, w ten sposób. Obsłuż, brakuje dźwigni. Na razie kombinuję, co tutaj może być do zrobienia. Pewnie spadnie kolejne. No właśnie. Zabierz dźwignię. Ej, a co się stanie, jak zabierzemy dźwignię stąd? Stąd też możemy zabrać dźwignię. Brakuje dźwigni. Dźwięk dochodzi z góry. No ciekawe. Tutaj chyba jeszcze nie użyliśmy dźwigni, prawda? Obsłuż. Dobra, weź tą dźwignię. Czyli co, brakuje nam jeszcze chyba jednej. A nawet dwóch dźwigni. Obsłuż. Jak zabiorę dźwignię, to odskakuje do góry. No tak, ale właśnie, no zobaczcie, tu jest Susan. Tu jest jeszcze jakiś panel. Nie zauważyłem tego. Obsłuż.
Możemy ją zabić w teorii. Ale my chyba tego nie chcemy. Chyba, że Susan się porusza. Wiem. Wiem, wiem, wiem. Dobra, moi drodzy, ale tu zagadkę sobie rozwiążemy już w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja cenię filmu, grał do was Shiro. Ori jak zawsze. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej, hej.